Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na trzeci odcinek Zagrajmy w Jaś Fasola albo Mr. Bean na PlayStation 2. W dzisiejszym odcinku zabieramy się za poziom park i bez zbędnego przedłużania wchodzimy, kurde, w... za bramę. Kontynuując dalej przygodę Jasia Fasoli w poszukiwaniu zaginionego puzzla. Jestem troszeczkę zdenerwowany, moi drodzy. Czym jestem zdenerwowany? No na pewno nie tym, że leci taka fajna muzyczka w tle, to tym na pewno nie jestem zdenerwowany. Ale jestem zniesmaczony i zdenerwowany tym, że pierwszy odcinek musiał zostać, lekko mówiąc, ocenzurowany. Dlaczego? Pomidorze, dlaczego został ocenzurowany? O tym sobie porozmawiamy za chwilę, tylko najpierw zobaczmy, obeznajmy się trochę w terenie, ponieważ tutaj nowy poziom zaczynamy. Aha, mamy uważać po prostu na dzikie zwierzęta. Mam nadzieję, że w ogóle miejsca w kamerce mi starczy, mojej telefonowej, dlatego że ja sobie za bardzo miejsca nie robiłem i tutaj mam między innymi 35 minut tylko nagrywania. Teraz mam nadzieję, że tych w 35 minutach się wyrobię, inaczej będzie naprawdę słabiutko, tak więc będę starał się troszeczkę sprawniej grać w ten poziom. Oczywiście też nie będę rushował jak nie wiadomo kto, bo wiadomo, o co chodzi, że trzeba na spokojnie przechodzić, żeby nic nie poomijać, bo raczej nam nie zależy na omijaniu sekretów. Sekretów w domyśle jakby dodatkowych minigierek, nie? Oczywiście standardowo niektóre poziomy mają problemy z klatkami na sekundę, no tak jak mamy tutaj, to są tak zwane uroki emulacji tej otóż gierki. Muzyka, która nam towarzyszy, tak jak w poprzednich poziomach, jest jak najbardziej w porządku. Uważam, że fajnie wpada w ucho soundtrack. Dobra, przechodząc do tematu, przechodząc do tak zwanego meritum, tylko troszeczkę sobie tu poprawię mikrofon. Dlaczego jestem taki zdenerwowany i zniesmaczony tym, co się wydarzyło? Otóż byłem wręcz święcie przekonany, że cutscenki z tej gry, pomimo że są wzięte lub zrobione na styl, bo wtedy mi się wydawało, że są zrobione na styl kreskówkowego Jasia Fasoli, że to są takie ekskluzywy pod wersję, znaczy pod tą grę, pod grę na konsolę, czyli pod po prostu tą produkcję, którą teraz ogrywamy. A się okazało, że są to, z tego co zrobiłem krótki research, cutscenki zerżnięte, a raczej wzięte z kreskówki. Co daje niestety taką dosyć smutną, że tak powiem, perspektywę na to, że nie mogę niestety tych cutscenek pokazywać, a zatem przez to, że nie mogę pokazać tych cutscenek, to fabuła będzie troszkę okrojona. Aczkolwiek, jeżeli osoby są jakieś ciekawe tego, co tam dokładnie było mówione, co dokładnie było robione lub co dokładnie było przedstawiane w danej cutscence, to polecam po prostu, no, zobaczyć, nie? Polecam po prostu zobaczyć, o co tam chodzi, co z czym się je. Dobra, idziemy sobie teraz tutaj. Oczywiście nie chciałem tego zrobić, ale po prostu Jaś, przez to, że czasami FPS-y spadają do 49, to skacze jak jakiś, jakiś najebany. Czyli praktycznie prawie, że w ogóle nie skacze. No to wygląda to, jak wygląda niestety. Tak więc, no, zobaczymy, jak to będzie. Przesuwamy, przesuwamy, suwamy, 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 suwamy. Okej, tam się nam oczywiście droga dalsza odblokowała. W ogóle jak wygląda nasz stan? 26 na 100 i 5 puzli mamy do zdobycia. No to akurat wiem, że 5, dlatego że te 5 puzli odblokuje nam kanały, czyli po prostu dalszą część gry. I tam będą kolejne poziomy, które będą na nas czekać. Oczywiście, znając mnie, dzisiaj zrobimy tylko ten poziom. No bo tak jak już zresztą było mówione ostatnim razem, raczej wątpię, że się wyrobię z pokazaniem więcej niż jeden poziom. No chyba, że naprawdę będzie jakiś super, uber krótki poziom. A jak widzimy, przez to, że robimy grę na 100%, w sensie śrubujemy ją na 100%, no to niestety raczej prędko nie ujrzymy takiego poziomu. Stawiam nawet całą swoją hehe wypłatę, jak Mini Mike to powiedział, że, bo czekajcie, wątek zgubiłem, kurde, ja to jestem świetny, najpierw mówię o czymś, a zaraz wątek zgubię, plus jeden byku. Stawiam po prostu na to, że wszystkie poziomy będą tak długie, dlatego że będziemy robili na spokojnie te poziomy, żeby zrobić po prostu te pieprzone 100%.
Dokładnie tak, o to chodziło. Teraz, czy jest tu gdzieś checkpoint? Nie ma nigdzie checkpointa. Kurde. Przydałby się teraz ten checkpoint jak nic, bo to by mi trochę dupę uratowało i bym mógł sobie, można by powiedzieć, że zasejwować, bo teraz jak ja zginę, no to będzie lipa w ciul i przyznam szczerze, że no płacz zmieszany ze skowytem będzie jak ciul, nie? Tam jest checkpoint. Ryzykujemy. Idziemy po checkpointa. Czekamy. Szybko, 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 szybko. Bierzemy checkpoint. Elegancko. Teraz jak zginiemy, to tutaj będziemy, więc będziemy mogli się cofnąć kawałeczek. Dobra. Lecimy dalej z koksem. Piesek brzydki. Fuj, fuj. Nie. Idź sobie, piesku. O nie. To tam trzeba iść aż. Kurde, trzeba iść naokoło. Najgorzej. Uwaga oczywiście na żaby, bo żaby potrafią też napsuć krwi. Ale jak ja mam się, kurde, tutaj dostać? A, dobra. No nie w taki sposób na pewno. Na pewno nie w taki sposób, ale okej. Ja ogólnie nagrywam ten odcinek dzień później, po pierwszych dwóch odcinkach, jakie zdążyłem wam nagrać, tak więc jest no ciekawie, muszę przyznać. A, i trzeba na nowo klucz zbierać, bo klucze się nie zapisują, jak giniemy. Okej, warto wiedzieć, taka dosyć, muszę przyznać, bardzo ważna wskazówka, jeżeli chodzi o tę gierkę. Tak więc tutaj nawet nie mam zamiaru tego ignorować, po prostu zdałem sobie z tego sprawę. Okej. No i teraz próbujemy dostać się do tej skrzynki, co nie? Ale przeskoczyłem, ja pizgam, bez kitu. Jezus Maria, no weź Jasiu, co ty odwalasz? O, właśnie. O, no właśnie, niekoniecznie. Dokładnie, o to chodziło. Elegancko, bierzemy co nasze. Dobra, możemy iść dalej w takim razie. Oczywiście standardowo muszę się wybronić z tego. Jeszcze nie wiem, jakie są wasze spostrzeżenia odnośnie Jasia Fasoli, bo wrzuciłem ten odcinek właśnie niedawno, czyli w momencie, kiedy to nagrywam, jest 13:56. Wy to widzicie, ten pierwszy odcinek z jakieś 20 minut zanim, albo może 10 minut zanim ja zacząłem nagrywać. Tak więc, no, niestety opinii póki co nie mogę waszej poznać, aczkolwiek poznam tą opinię na dzisiejszym streamie, który standardowo jest o godzinie 19, tym luźnym streamie, który zwykle jest w tygodniu, ponieważ w poniedziałki, czwartki robię bardziej taką serię na live'ach, jaką jest Kingsley. I na tych luźnych live'ach wiadomo, że siedzę z ekipą. Tak więc dlatego na tym luźnym live na pewno się was zapytam odnośnie Jasia Fasoli. Dobra, 50 na 100 i 1 na 5 puzelków. Dobra, to jest chyba w miarę dobry wynik jeszcze. Szczególnie, że już mamy ponad połowę kocich przysmaków zebranych, tak więc no nie powinno być aż tak źle. Tu se postanowiłem ominąć tą skrzynkę TNT. Albo tą bombę, no bo nie ma tutaj nigdzie TNT napisane. Przecież. O, trzeba właśnie tak to robić. Powoli, na spokojnie. Ale oczywiście nie tak jak ja przed chwilą. Akurat za drugim razem, bo za drugim razem to dałem dupy. I teraz trzeba uważać i precyzyjnie odmierzyć skoki. Dlatego, że z tą sekcją się męczyłem w poniedziałek, kiedy byłem na live'ie u Jima i sobie tak prywatnie grałem. No właśnie, kuźwa, o tym mówimy, nie? Ja pierdzielę, znowu od zera trzeba zbierać tego puzzla zasranego, no. Ja pierdzielę, no. Dobra, jestem z powrotem. Jesteśmy w miejscu, gdzie ostatni raz żeśmy padli. I teraz na spokojnie. Kurde, ten koci przysmak. Dobra, już mamy ogarnięte. Dokładnie tak, o to chodziło. Teraz uwaga. O Jezu, mówię uwaga. I teraz szybko, go, 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 żeby tego nie spieprzyć. Checkpoint! Checkpoint! Dobra, jest za pierwszym razem to zrobione, ja pierdzielę.
ale na live'ie, kurde, tam Ujima się tak z tym męczyłem, że to jest masakra, przygięcie pały bez kitu, nie? Trochę czasu żeśmy stracili, bo już mam 15 minut na liczniku i obawiam się, że trzeba będzie gdzieś za niedługo przerwać nagranie z kamerki. Tego się najbardziej obawiam. Tam u góry jest koci przysmak. Chyba go wcześniej nie zauważyłem. No, bo ostatnio jak robiłem ten poziom na... w sensie na tym live'ie Ujima, to nie zrobiłem tutaj 100%, więc musiałem nie zauważyć tego kociego przysmaku. Dobra, mamy klucz. Klucz coś nam zwiastuje. Gdzieś tutaj jest skrzynka. Jak nie ma tam, to będzie ona gdzieś tutaj, z tego co pamiętam. Uwaga. Bo te ostrza są niebezpieczne. Tak, tam będzie skrzynka, w tym la... Co jest? Ty... Mam dwa klucze. Co jest grane? Czy ja jakąś skrzynkę ominąłem? Nie no, mamy jeden na pięć puzli. Gdzie jest ten, następna skrzynka? Tam u góry jabłuszko było. Nara, nieważne, idźmy w ten labirynt. To nie powinno nikomu w ogóle sprawiać problemu, jakby ta lokacja. Tak przynajmniej mi się wydaje. Bo sam w sobie labirynt nie jest jakby trudny. Teraz mam raptem trzy klucze, no dobra, no i mogę trzy skrzynki otworzyć. Tylko gdzie one są? Jedna jest na pewno tutaj, w tym labiryncie. To jest na bank pewne. Ale gdzie są pozostałe skrzynki? To też chciałbym bardzo wyjaśnić, bo mnie to bardzo nurtuje. No i dobra, mamy jedną otwartą. Pozostaje nam dwie skrzynki. Trzeba było jakoś ominąć tego krecika, co puka w taborecik. Hehe. W norce, Tadeuszu norce. Ja pierdzielę, ale jest tu kurde bezbek totalny. Dobra, i teraz to jabłuszko. Kurde, Jaś, skacz. To jest coś, czego ja właśnie bardzo w tej grze nie lubię. Czasami Jaś po prostu nie ogarnia petardy i to jest strasznie irytujące. A, tam jest skrzynka, dobra, jedną skrzynkę już widzę. Tam jest checkpoint, to też się przyda. 18 minut nagrania. Sorry, że ja tak patrzę, ale po prostu muszę kontrolować ten czas, bo nie chcę, żeby potem mi się nagranie zepsuło, brzydko mówiąc. 18:43 sekund, dobra. Kolejny puzzle. Mamy 3 puzzle z 5, jeszcze nam brakuje 3. Znaczy, 2. 3, ta. Dobra, matematyka, kurde. Prosta matematyka. Tam są kocie herbatniki, które pominąłem. Zaraz sobie weźmiemy. Na spokojnie. Trzeba niestety tutaj bardzo precyzyjnie skakać. Bo jeden fałszywy ruch. I koniec. I spadamy w dół. Więc dlatego trzeba to kontrolować. I to tak naprawdę legit kontrolować. Okej. Myślałem, że muszę jakoś tutaj specjalnie skakać i się wysilać, ale jednak nie. Mamy 70 na 100 i brakuje nam dwóch puzli. Dobra, czyli powiedzmy, że stan jest jeszcze jako tako dobry. Powiedzmy, bo nie wiemy, co nas będzie czekać. A przynajmniej ja jeszcze nie wiem, co mnie będzie czekać, więc wolałbym jednak nie zapeszać. Idziemy teraz cały czas prosto, nic nas tutaj nie ominęło. Co tu w ogóle jest za informacja? High explosive. A, czyli chodzi po prostu o duży wybuch, a więc chodzi o TNT, dobra. Albo po prostu o bombę, która sobie jest. Bo ja to w domyśle TNT nazywam, no bo przyzwyczajenie z platformówek pokroju Crash Bandicoot, nie? Dobra, lukamy, czy nie zostawiliśmy żadnego kociego herbatnika. Nie, możemy iść dalej. Checkpoint, elegancko. Teraz jesteśmy bezpieczni, to całkiem srogo bezpieczni, bym powiedział.
I jeszcze mamy jeden kluczyk. Dobra, fajnie, jeden kluczyk. Tylko teraz poszukajmy skrzynki jakiejś, która ma w sobie puzzla. A ja na razie takowej skrzynki nie widzę, przynajmniej na razie. Może to się za niedługo zmienić. Co nam tutaj gra powie? Pewnie coś, co już wiemy. Water hazard? What the fuck? Nie ogarniam. Dobra, never mind. Nieważne. Wow! Spadaj, stara dziadygo, zasrana. Dobra. Coś tu jest? Absolutnie nie. Tu mamy taczkę co jedynie, na której jest koci herbatnik. I tu mamy coś, okej, okay, elegancko. Trzeba było niestety się trochę poświęcić. Okej, okay, brama jest kolejna otwarta, to jest super. Tam jest apteczka, o kurde, o, możemy się uleczyć. Skorzystamy z okazji, czy co nie, panowie i panie. W ogóle, chciałbym tak, w sumie zastanawiam się. Trochę się zaplątałem, nie żeby coś. Aha, i nie przesunę już tego. No, oczywiście, że nie. Ja się w ogóle zastanawiam, czy dzisiaj pogoda będzie w miarę dopisywać, bo dzisiaj znowu jest, kurde, taka paskudna pogoda. Co mam na myśli, mówiąc paskudna? Mam na myśli to, że raz jest ciepło, raz słońce świeci, raz w ogóle deszcz pada i jest cholernie zimno, że tak powiem, piździ, brzydko mówiąc. Więc jakby jestem ciekaw, jaka dzisiaj będzie dokładnie pogoda. Czy to będzie znowu taki roller coaster pogodowy, czy co? Chciałbym wiedzieć to, naprawdę, chciałbym to wiedzieć, tak szczerze. Aha, nice, dobra, to żeśmy się znokautowali w bomby. Znaczy w bombach żeśmy się znokautowali, bo skoczyłem na bomby. Dobra, ale chociaż troszeczkę se ulżyliśmy, że tak powiem, troszeczkę się wyleczyliśmy, nawet bym powiedział. Więc dobra, zobaczmy, co dalej będzie. Taczka, oczywiście, że tak. Coś za ławeczką? Za ławeczką coś jest? Absolutnie nic nie widzę. 78. I dalej nam brakuje, kurde, tego. Dalej nam czegoś brakuje, tej... A, dobra, jest jedna skrzynka, faktycznie. Tam jest checkpoint. Otwieramy. Dobra, jest puzelek. Checkpoint w razie co weźmiemy. Przydałoby się. Nie zmienia to faktu, że nadal nam brakuje... Tam chyba. Tam chyba jest klucz. Tak, tam jest klucz. Widzicie? Tam jest kluczyk. Dobra, elegancko. O, wyleczyliśmy się chociaż trochę. Znaczy trochę, na maksa żeśmy się wyleczyli. To nawet nie trochę, bym powiedział. Szybko, szybko, szybko. Do przodu. Ha, oczywiście na psa mamy uważać. A raczej na psy, bo jest ich więcej niż jeden. Trochę żeśmy się wyleczyli, dobrze. I teraz tak, mamy jeden klucz, czyli brakuje nam jednej skrzynki, czyli wszystko się zgadza. Czyli wszystko się zgadza, jak to można by powiedzieć. Dobra.
Tu chyba już wszystkie kocie herbatniki są zebrane. Tam tylko te jabłuszka są. Tak mi się wydaje, że wszystko co trzeba było zabrać, to zabraliśmy. To możemy stąd spadać i to prędko, bym mógł powiedzieć. Idziemy teraz tędy, dobra, przez chwilę się zamuliłem. Zamuliłem, przyznam. Dobra, walić cię, żabo głupia. 84 na 100. Muszę kontrolować. Muszę to kontrolować, bo ja nie chcę potem właśnie przypału takiego, że się okaże, że jednak coś ominęliśmy. Żadnej skrzynki nie ma. Dobra. 88 na 100. Elegancko. Teraz tam do tej platformy trzeba doskoczyć. Jak to zrobimy? Dobra. A! Myślałem, że coś się stanie, ale jednak nie. Widać, że woda nic nie robi Jasiowi. I dobrze, bardzo dobrze. Aha, czyli możemy sobie tak normalnie na luzie przejść. Tu mamy kolejną minigierkę. Dobra. Zobaczmy, o co tu chodzi. Oczywiście, że sobie zagramy. Zobaczymy, na czym to polega. Jeżeli to jest to samo, co... Aha. 24. No, chciałem powiedzieć, że jeżeli jest to samo, co było ostatnio, no to bym to już przyspieszył, ale dobra, no niech będzie. Zdobędziemy te 24 i się po prostu machnie cięcie jakieś. Bo to już było. Jeżeli oglądaliście pierwszy odcinek, no to wiecie, o co chodzi. A jeżeli nie pierwszy, no to... Nie, sorry, nie pierwszy, tylko drugi odcinek. A może to w pierwszym? Nie, to było w drugim. Już nie pamiętam, któryś z tych odcinków. Pierwsze odcinki. To zobaczycie, o co chodzi. Tak więc zbieramy 24. Odkurzaczem zbieramy 24 krety i wtedy ten. I wtedy. To już wtedy robimy cięcie, no. Mamy 50 chociaż ogarniętych, tak więc to jest i tak ponad tyle, co potrzebowaliśmy do ogarnięcia, tak więc jest elegancko. Możemy sobie oczywiście jak najbardziej gierkę zapisać. Ogólnie wy tego nie odczujecie, chociaż może delikatnie odczujecie, bo może być delikatna różnica między kamerką, którą wam pokazałem przed cięciem, a teraz tym, co widzicie obecnie. W ogóle mamy 4 misie, nice. Dodatkowego misia mamy, super, świetnie. Mamy w ogóle jeden klucz, nie wiadomo skąd. Nie wiadomo w ogóle, gdzie jest ta skrzynka cała, która otworzyłaby nam puzzle ostatni. Mam nadzieję, że gdzieś tu blisko się czai. A, jest tutaj, elegancko. To po co mi jest ten jeden dodatkowy klucz? 5 na 5 puzzli. Brakuje nam 5 tych. Po co jest ten klucz w takim razie? Chyba wiem dlaczego. Bo jak zginąłem i wziąłem tamten klucz, to on musiał być już zapisany, ten klucz. Tylko po prostu jak się ginie, no to wiecie, wraca on w defaultowe miejsce. Możliwe, że to było coś takiego. Dobra, brakuje nam 2. Dobra, jest idealnie odliczone. Idealnie odliczone, kończymy poziom i mamy perfecto, 100%. Elegancko, nice one. Ale jebło, ja pierdule. O kurde. Ale wy będziecie mieli, kurde, ładne przestery w tym odcinku. Dobra, więc teraz tak. Podchodzimy do wszystkich skrzynek, tam. Do wszystkich znaków i tutaj mamy nasze statusy. Jak widzicie, wszystkie poziomy zostały ładnie zrobione na 100%. Bez wyjątków. No tamten też został zrobiony, aż podejdę do niego specjalnie i wam pokażę. Proszę bardzo. Każdy poziom bez wyjątków został zrobiony na 100%.
Mamy 27% gry, mamy 12 z 48 puzli oraz 300 na 1000 kocich przysmaków. A więc... możemy sobie otworzyć ten poziom. A raczej zrobić ten poziom chyba. Aha, dobra, czyli musimy ułożyć puzzle, tak? Okej, i musimy go wstawić tutaj na przykład. Czyli dopiero kiedy ułożymy puzzle, to wtedy nam się otworzy jakby dalsza część gry. Okej. Ale to ciężko jest trafić. A, dobra, trafiłem. Całkiem sprytne, muszę przyznać, że nie pójdziemy dalej, dopóki nie ułożymy puzzla. Spoko sprawa. Oczywiście ja to trochę za wolno robię, jak to ja. Tylko teraz jak to zrobić? O Jezu, ja w układanki zawsze słaby byłem, najgorzej. Dawaj, dawaj, i tak już nie zdążysz, ale przynajmniej zrobisz jakąś część, że to przynajmniej coś będzie przypominało. Mam nadzieję, że mogę to powtórzyć. Oby. Retry, oczywiście. Jeszcze raz spróbujemy. Dobrze, elegancko. O to chodziło. Sorry, że ja teraz tak mało mówię, ale się akurat na tym skupiam, ponieważ nie chcę jakby tego w nieskończoność powtarzać. Oczywiście, że tak. No, nikt normalny chyba by tego nie chciał. Tak więc... robimy. Nie cierpię puzli, powiem szczerze. Znaczy, dobra, to trochę wyjdę na hipokrytę. Lubię puzzle, ale mam zawsze z tym koszmary, jeżeli chodzi o dzieciństwo. Z układaniem puzli, szczególnie, że ja jestem też taki dosyć... O Jezus Maria. Dobra, kolejne cięcie trzeba było zrobić. Kontynuujemy szybko. Kuźwa. Ja pizgam, kurde, ale to są bardzo trudne puzzle, bez kitu. Znaczy, to nie są trudne, ale ciężko jest to ustawić w te 90 sekund. Ale dobra, dam radę, do 3 razy sztuka. Dobra, jest, jest, uda się. Uda się. Elegancko. O kurde, ale speedrun to był. Elegancko zrobione, dobra, możemy stąd wyjść. I co teraz? Czy teraz mogę iść, nie wiem, dalej? Mogę wejść. Jezus Maria. Dobra, mamy tutaj teraz ten. Kanały. Zejdziemy sobie w dół. Zobaczymy, o co tutaj chodzi. Co jest 5, tak zwane. Ja pierdziele, masakra, moi drodzy. Ja myślałem, że ja tutaj się będę z bólu zwijał. 27%, czyli te puzzle się nam nie zaliczają, okej. To jest pierwszy z jeden z poziomów, jak to się prezentuje. Mamy 5 puzzli i 100 kocich przysmaków do zebrania, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Tu są 4 poziomy, czyli to razem daje nam 300 i 400 to jest 700, no, czyli tam jeszcze potem nam zostaną 3 poziomy i będzie
wszystko z tej gry. Dobra, na dzisiaj to koniec. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę ten let's play, że wam się on podoba. To jest jeden z dłuższych, jak nie najdłuższych odcinków, bo mi dobija 40 minuta, a musiałem sobie zrobić cięcie, żeby zrobić małe miejsce na pamięci telefonu. Tak więc ja się z wami żegnam. To by było na tyle. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę ten let's play. Zachęcam do wbicia na socjale, linki są pozostawiane w opisie, grupa na Facebooku, na Discord itd., itd. Widzimy się w kolejnych odcinkach, ja się Fasoli, nie tylko. I to by było na tyle. Na razie i cześć.